Kiedy byłem na studiach, na jednych z zajęć na temat wpływu mediów na społeczeństwo, padła taka teza, że jesteśmy tylko trybikiem w systemie i tak naprawdę sami nie możemy wiele zrobić, ba, nawet nie mamy do końca wpływu na to, co będziemy robić w przyszłości. Z czym oczywiście totalnie się nie zgadzam i wtedy też się nie zgadzałem, więc zabrałem głos i usłyszałem taki argument mojej koleżanki. Oczywiście, że nie możemy być tym, kim chcemy. Ja chciałabym być sławną scenopisarką i pisać scenariusze do filmów, ale nigdy tego nie zrobię, bo teraz studiuję i pracuję i nie mam na nic więcej czasu. Dobrze, odpowiedziałem. A co musiałabyś zrobić, żeby zostać scenopisarką? No, musiałabym regularnie pisać, a teraz nie mam na to czasu. A ile czasu dziennie musiałabyś na to tak minimalnie poświęcić? Zapytałem. No, minimum godzinę dziennie, odpowiedziała. Dobrze. A ile czasu w tej chwili poświęcasz na oglądanie Facebooka, demotywatorów, oglądanie seriali i innych tego typu aktywności? Godzinę czy może więcej? No raczej więcej, przyznała niechętnie i widać było, że coś sobie uświadomiła. Zarządzanie swoim życiem to najważniejsza rzecz, jaką możesz dla siebie zrobić, a mimo to większość ludzi nawet nie wpadnie na to, żeby przyjrzeć się temu, jak wygląda ich dzień. Czy na pewno robią to, co trzeba? Ile czasu tracą na rzeczy totalnie bezproduktywne, które nie tylko nie wnoszą nic dobrego do ich życia, ale nawet rozrywką są bardzo marną? Żeby to zmienić, proponuję Ci jedno ciekawe ćwiczenie. Niestety, od początku ostrzegam, że będzie to wymagało od Ciebie nie tylko jakieś 15 minut dziennie Twojego czasu, ale też szczypty samodyscypliny, bo te 15 minut będzie rozbite przez cały dzień. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ten warunek jest nie do przeskoczenia przez jakieś 90% ludzi, większość i tak nie wykona tego ćwiczenia, ale okej, pogodziłem się z tym. Ćwiczenie polega na monitorowaniu tego, co w danej chwili robisz przez cały dzień i zapisywanie tego skrupulatnie. Możesz to notować na telefonie albo w jakimś podręcznym notesie. Zapisuj, kiedy rozpoczynasz absolutnie każdą czynność i ile ci to zajmuje. O której wstajesz, o której jesz śniadanie, o której kończysz się ogarniać w łazience. W końcu, jak wyglądają twoje zajęcia po pracy, szkole czy studiach? Ile zajmuje ci przygotowanie i zjedzenie kolacji? O której idziesz spać? Zapisuj, o której godzinie zaczynasz każdą czynność i o której kończysz. Już sam fakt tego, że zaczynasz się obserwować, sprawi, że będziesz bardziej świadomy tego, co robisz. Będziesz się mniej rozpraszał. Ale dopiero po kilku dniach robienia takich notatek będziesz mógł wyciągnąć z tego potężne wnioski. Bo drugą częścią tego ćwiczenia będzie zastanowienie się, które z tych czynności mają największy wpływ na Twoją przyszłość. Które generują dla Ciebie najwięcej wartości, a które najmniej. Dzięki temu zobaczysz, jakie rzeczy przydałoby się usprawnić, a z jakich całkowicie zrezygnować. Oczywiście warto się też zastanowić, co zrobić, żeby dążyć w kierunku realizowania swoich marzeń i nie poddawać się zbyt szybko. Tak jak moja koleżanka ze studiów. A jeżeli chcesz się dowiedzieć znacznie więcej na temat zwiększania swojej efektywności i skutecznego zarządzania swoim życiem, to już teraz zapraszam Cię na webinar 4 kroki do ponadprzeciętnej efektywności, który odbędzie się w środę 21 września o 21:00 i na którym powiem, jak zacząć skutecznie planować swoje działania, przestać odwlekać najważniejsze z nich, jak pracować nad skupieniem i koncentracją, żeby znacznie zwiększyć swoje efekty i dlaczego pracując mniej, często możesz zrobić znacznie więcej. Webinar jest częścią mojego kursu Rok Zmian i żeby się na niego zapisać, trzeba wziąć udział w kursie, który za pierwszy miesiąc kosztuje tylko złotówkę i w każdej chwili możesz z niego zrezygnować. Żeby to zrobić, wejdź już teraz na stronę rokzmian.pl. A wracając do ćwiczenia, mam dla Ciebie jeszcze jedną sugestię. Proponuję Ci przekonać do zrobienia tego ćwiczenia jedną osobę, z którą później podzielisz się wynikami, bez względu na to, jakie one będą.
to sprawi, że będziesz miał dużo większą motywację, żeby faktycznie wytrwać w tym postanowieniu i po prostu faktycznie wykonać to ćwiczenie tak, jak trzeba. Jeżeli będziesz robił to tylko sam dla siebie, może ci być troszkę trudniej. A do tego będę super wdzięczny, jeżeli podzielisz się komentarzem odnośnie tego, co myślisz o tym ćwiczeniu, czy wziąłeś się za jego wykonanie, czy nie, a jeszcze lepiej, jeżeli napiszesz, jakie wnioski wyciągnąłeś z tego właśnie ćwiczenia. Być może właśnie takim komentarzem zainspirujesz innych ludzi do tego, żeby też się do tego przyłożyli. Jak zwykle zachęcam też do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. A na teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę i do następnej niedzieli. Pozdrawiam, Robert Marchew.